Cześć kochani, witam Was na live'ie w temacie biznesowym. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wychodzeniu ze swoją ofertą do świata, o wyzwaniach, jakie obserwujemy, dlatego że dzisiaj jest wyjątkowy live, którego nie będę prowadziła sama, bo zazwyczaj widzicie, zazwyczaj możecie porozmawiać ze mną. Ja się tutaj dzielę tym, nad jakimi projektami pracujemy. Natomiast dzisiaj będziecie mogły poznać bardziej, bo już też z Karolą miałyśmy wywiad na podcaście, jedną z osób, która w bardzo dużej mierze właśnie współpracuje ze mną w kontekście właśnie ofert, kampanii, tego, co dzięki czemu później Wy możecie korzystać z różnego rodzaju właśnie kursów, więc z Karolą właśnie sobie porozmawiamy o wychodzeniu ze swoją ofertą do świata, jakie wyzwania obserwujemy i jak je przetransformować. Także jeśli macie swój biznes i chcielibyście wyjść ze swoim produktem, ze swoją usługą, być może już to robicie, ale to nie działa, albo chcecie wiedzieć, co możecie zrobić, żeby to rzeczywiście zaczęło działać z większą lekkością i przepływem, to o tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Trochę na backstage tego, co robimy. Yes. Już Karola Ten. Chyba do nas idzie. O. Yes, hey. Cześć. Tak. Cześć. Słyszymy się okay. Dobrze? Nie wiem, dajcie dziewczyny znać, okay. Czy wy też nas widzicie i słyszycie w porządku. Tak jest. Więc słuchajcie, tak jak zawsze zapraszamy Was do tego, żeby zadawać pytania. My mamy dla Was przygotowane 4 punkty, o których będziemy sobie dzisiaj mówiły, ale też feel free, żeby pytać, żeby otworzyć też tą przestrzeń na rozmowę. Także tak, zapiszemy, tak jak zawsze będzie zapisane, chyba że Instagram postanowi. Jak wszystko inaczej, pójdzie zgodnie z planem, to najpóźniej wieczorem będzie live na YouTubie i w podcaście. I jeśli jesteście zapisane na listę mailową Kamili, to też dostaniecie takie info z linkiem. O, właśnie, to jest to, o czym ja mówię, słuchajcie. Wy widzicie podcast, który jest udostępniony na YouTubie, a za tym też stoi bardzo dużo rzeczy, które po prostu gdzieś tam trzeba wykonać. I dzisiaj będziemy sobie właśnie o tym rozmawiały w kontekście. Nazywamy to kampanią, więc też w sumie od tego chciałybyśmy wyjść. Czym dla nas w ogóle jest kampania i jak będziemy używały dzisiaj tego słowa, to co ono dla nas oznacza. Więc ja tak pozwolę sobie zacząć i miał taką perspektywę z dwóch stron. Więc dla mnie to słowo, na początku ja miałam też taki opór, tak samo jak, nie wiem, do słowa sprzedaż, czy do innych takich słów, które wiążą nam się tak stricte z biznesem, ale są tak kolektywnie gdzieś tam, wiążą się z taką wizją biznesu, do której my, szczególnie kobiety, mamy opór. Natomiast w momencie, kiedy my będziemy sobie tutaj używały słowa kampania, to rozumiemy wychodzenie ze swoją ofertą do świata, do potencjalnych klientów, do waszych obecnych klientów i dostosowywanie do tego różnych zadań, dzięki którym ta oferta może do tych osób rzeczywiście dotrzeć. I to, co ja gdzieś obserwuję też na swoich mentoringach i programach, to jest często coś takiego, że wychodzimy, że na przykład wychodzimy ze swoją ofertą, opowiemy o niej raz i poddajemy się, bo nikt jej nie kupuje. Więc to jest też coś, co będziemy chciały sobie dzisiaj zaadresować. Także jakbyś, Karola, mogła od siebie powiedzieć też, co ty przez samo słowo kampanię rozumiesz i też może jaki masz background w tym wszystkim, jasne, żeby też dziewczyny ci to mogły. Odniosę się najpierw do komentarza, który widzę. Mama manifestuje, że kampania to promowanie. Generalnie tak, kampania to promowanie, tylko też to, co my rozumiemy przez kampanię, to nie koniecznie jest promowanie na wielką skalę, bo często mamy projekty, takie jak duże programy, które Kamila tworzy, z którymi rzeczywiście chcemy dotrzeć do bardzo dużej liczby osób potencjalnie zainteresowanych, które mogą z tego skorzystać i które wyniosą z tego wartość, ale są takie rzeczy, o których nie szczególnie
chcemy mówić dużo, to znaczy, że zapisy na przykład dzieją się gdzieś na zapleczu dla osób, które na przykład już wcześniej skorzystały z jakiejś oferty, jeżeli to jest rozszerzenie danego kursu czy programu, nie? Dla osób z listy zainteresowanych i dla nas to też będzie kampania, mimo że niekoniecznie wszyscy wiedzą, że ona trwa i że ona już się dzieje, nie? Więc to też jest ważne, żeby was to słowo nie onieśmielało, bo kampania nie musi oznaczać tego, że teraz cała Polska albo cała Europa będzie musiała usłyszeć o waszej ofercie. Niekoniecznie o to chodzi. A jeśli chodzi o mój background, no to jeżeli słuchałyście naszej wcześniejszej rozmowy, którą ja przeprowadzałam z Kamilą w podcaście, to wiecie, że ja już chyba od 3 lat współpracuję z Kamilą, ale generalnie to od 7-8 lat zajmuję się właśnie wspieraniem biznesów, szczególnie kobiecych biznesów, przede wszystkim na takiej kanwie strategicznej, tak? Czyli co mamy zrobić i jak to mamy zrobić, żeby osiągnąć takie rezultaty, które będą dla nas zadowalające, czy to w sferze promocji, czy po prostu budowania marki i rozpoznawalności. Więc ja pracuję i pracowałam z wieloma różnymi klientkami, nie tylko z Kamilą. Kamila też prowadzi nie tylko swój biznes, tak naprawdę, to znaczy nie tylko tworzy swoje oferty, ale w ich ramach też pomaga innym kobietom prowadzącym swoje biznesy. Więc wydaje mi się, że to takie całkiem fajne dzisiejsze nasze spotkanie, bo mamy bardzo różne perspektywy nie tylko na nasze własne działania jako przedsiębiorczyni, ale też na działania innych osób, które wspieramy i z którymi współpracujemy. To tak wstęp ode mnie. Tak, dokładnie. Gdybyś miała w ogóle opisać rolę Karoli w zespole, to, to bardzo dużo skupienia by wymagało. Tak, natomiast no, jestem bardzo wdzięczna za naszą współpracę i też tak naprawdę Karola była od praktycznie początków, więc mamy cały przekrój doświadczenia, które też budowałyśmy razem w kontekście prowadzenia biznesu, który ma misję, który daje wartość, który zmienia życie innym, ale na przykład teraz możemy widzieć sukcesy, które są, ale tak nie było zawsze, więc budowanie, w ogóle tworzenie kampanii, stawianie się do kampanii, zarówno pod kątem tym uziemionym, jak i technicznym, też to było coś, co ja się potrzebowała, czego ja się potrzebowałam douczyć, nauczyć, czego, w czym my się docierałyśmy. Więc dzisiaj będziemy adresowały takie 4 wyzwania, bo oczywiście temat jest ogromny i też jakby live, który organizujemy teraz, jest, jest częścią kampanii, z okazji kampanii, tak masterclass. Dokładnie. Jest częścią, więc o tym też będziemy mówiły. Właśnie dla osób, które chciałyby zgłębić ten temat budowania kampanii mocy, więc na koniec też Wam opowiemy o masterclassie, o którym sobie już troszkę wcześniej na story wspominałam. No dobra, to mamy 4 wyzwania, takie największe, które dzisiaj chciałybyśmy zaadresować. Od czego sobie zaczynamy? Może od odpowiedzialności, bo to chyba jakoś tak najbardziej nam... To tutaj tobie. Dobra, to na razie. To najpierw jeszcze pytanie do was, dziewczyny. Jak słyszycie o odpowiedzialności w biznesie, czy odpowiedzialności za swój biznes, dajcie znać, co do was przychodzi, co to dla was znaczy, albo jakie emocje w was wywołuje. Bo kiedy sobie planowałyśmy z Kamilą tego live'a, robiłyśmy taki brainstorm, o czym tak naprawdę chcemy wam powiedzieć, to jakoś tak odpowiedzialność bardzo mocno nam wybrzmiała. I z mojej perspektywy to jest jakby, no kurczę, no branie odpowiedzialności za efekty, które mamy i nie zrzucanie tego, co widzę bardzo często. Wiem, że Kamila też, jak pracuje z dziewczynami w mentoringach, to też to dostrzega, że wiecie, nie idzie nam coś. Mamy na przykład super fajną ofertę, jakiś świetny kurs albo fajny produkt, albo napisałyśmy książkę, i nie wiem, nikt jej nie kupuje, nikt nie lajkuje naszych postów na Instagramie, nikt nie słucha naszego podcastu i generalnie odbijamy się od ściany. I co wtedy robimy? Bardzo często mówimy, że algorytm się spieprzył, algorytm nie działa, ja nie mam na niego wpływu, no nic nie zrobię. No nie mam, nic nie poradzę na to, że ludzie nie widzą moich postów. Albo... co jeszcze? A rynek jest przesycony, jest za dużo konkurencji, to nie, to bez sensu, w ogóle nie powinnam była z tym wychodzić do świata, nie? Dajemy, czy przekładamy tą odpowiedzialność za rezultaty
na zewnątrz, do czynników, których my tak naprawdę nie kontrolujemy i na które nie mamy pełnego wpływu, albo myślimy sobie też, że ja jestem słaba w prowadzeniu mediów społecznościowych. No to jak jestem słaba, no to po cholerę mam to robić. Nie? Jak tutaj sama siebie definiuję jako osobę, która po prostu nie ma szans na sukces. I dla mnie branie odpowiedzialności właśnie w biznesie i za efekty, jakie mamy, to jest spojrzenie troszkę pod innym kątem, czyli nie co zły algorytm albo zły ludzie albo zły rynek nam tutaj uniemożliwia, tylko jakie inne podejście mogę wdrożyć, jakie inne strategie, jakie inne narzędzia. Być może potrzebuję nawet zmienić cały swój model biznesowy, skoro ten nie działa, ale ważne jest to, żebym się skupiła na tym, co leży po mojej stronie i gdzie ja tutaj mogę wprowadzić zmiany i usprawnienia, żeby te efekty były, zamiast obwiniać wszystkich wokół, no i koniec końców się frustrować, nie zarabiać i może nawet zamknąć biznes, skoro wszystko się sprzysięgło przeciwko nam, nie? Więc myślę, że to jest bardzo ważne i to jest bardzo częsty błąd, który widzę, który sama też popełniałam i popełniam od czasu do czasu cały czas i tutaj w zespole, zwłaszcza na początku, jak zaczęłam współpracować z Kamilą, też miałyśmy obie takie momenty, że coś nam nie szło, no i ty. I nam nie szło i nie było tego aktywnego szukania jakby i takiej sprawczości z naszej strony. Teraz już myślę, że tego nie ma. Myślę, że bierzemy w pełni odpowiedzialność za to, co tworzymy i z czym wychodzimy, ale to rzeczywiście jest chyba kwestia nauczenia się też tego, nie? Takiego podejścia. Tak, no i dla mnie to się oczywiście wiązało z procesem wewnętrznym i spojrzenia szerzej, gdzie ja nie brałam odpowiedzialności ogólnie też w swoim życiu, bo zawsze powtarzam, że biznes i nasze życie, biznes nam zawsze pokaże jakieś części w nas, które gdzieś potrzebujemy przetransformować, zajrzeć, uzdrowić. Natomiast to jest też w ogóle taka cecha dla mnie, która jest kluczowa do tego, żebyśmy my nasz biznes mogły prowadzić. Za chwilkę też będziemy mówiły sobie o takim uziemieniu w biznesie. Natomiast to jest też często to, co ja właśnie obserwuję, czyli że mamy te wizje, czujemy, że być może już odkryłyśmy tą misję, co chcemy robić, tak jaki jest ten nasz produkt i usługa i gdzieś mamy taką wizję tego, że to jak ja to już ogłoszę, to już po prostu pójdzie, nie? I jak idzie i się zderzamy z pierwszym wyzwaniem, no to właśnie tutaj się pojawia to, o czym ty mówisz i też bym to nazwała takim oddawaniem mocy i braniem odpowiedzialności i też łączeniem się ze swoją mocą, że budowanie też biznesu w lekkości, bo też o tym sobie mówimy, to nie oznacza, że zawsze będzie lekko w takim sensie robienia rzeczy też, które są dla nas nowe, bo potrzebujemy się tego nauczyć, potrzebujemy sobie pozwolić na to, żeby różne błędy popełniać. Natomiast ta odpowiedzialność do tego, jakby nie zawsze mamy odpowiedzialność za wyniki, ale zawsze możemy wziąć za odpowiedzialność proces, za to, za jak się proces stawiamy. Dochodzenia do wyników, niezależnie od tego, czy zrealizujemy je, czy nie, czy je przekroczymy, czy nawet nie dobijemy do naszego minimum. Nie? To, co zrobimy po drodze, to jest nasza moc i właśnie nasza odpowiedzialność. Tak, to i tutaj się jednym przykładem podzielę. Ja miałam coś takiego, że jak na przykład pracowałyśmy nad jakąś kampanią, nad jakimś projektem, to będzie powiedzmy nowy program, to tutaj miałam ekscytację, w ogóle super, miałyśmy brainstorm, pracowałyśmy sobie, planowałyśmy i słuchajcie, jak ruszała sprzedaż, to mnie wycinało. Ale mnie wycinało tak, że nie byłam w stanie napisać żadnego posta. Może pisałam, nie wiem, jednego czy dwa, gdzie miałam zaplanowane, że napiszę, nie wiem, 14 powiedzmy, w trakcie całej kampanii. No i na początku nie widziałam tego elementu, że to jest on me, tak? Bardziej patrzyłam na to, że nie działa, tak? No jak to, no, ogłosiłam, że jest nowy program, a on się nie sprzedaje, nie wiem, nikt się nie zapisał albo zapisało się kilka osób, a wizja była inna. No i to wzięcie odpowiedzialności za to, okej, to co takiego jest we mnie, co to działanie moje blokuje, co takiego jest we mnie energetycznie, ale też jakie działanie tak z poziomu uziemionego, czy jest tutaj coś, co być może mi nie służy, co my możemy zmienić. Więc ta odpowiedzialność będzie się przejawiała na każdym etapie i też jak będziemy wchodziły na kolejne poziomy swojego biznesu, no to gdzieś to będziemy potrzebowały poszerzać taką swoją trochę zdolność do tego, żeby tej odpowiedzialności brać więcej, no bo też może się to wiązać z różnymi ważniejszymi decyzjami, które gdzieś będziemy miały. Okej, spojrzę sobie na
Patrzę na komentarze, ja się jeszcze komentarze, odniosę do tak. tego, bo za każdym razem właśnie jak mówisz o tym, że czasami wycinało cię po prostu na początku kampanii, że ciebie po prostu nie było i musiałaś się zmuszać, żeby z czymkolwiek wyjść, to ja z kolei, jako osoba, która czasami jest nadodpowiedzialna, ale niekoniecznie za to, co trzeba, miałam takie poczucie, że okej, no Kamila potrzebuje teraz odpocząć, Kamila nie ma flow, no to teraz ja jestem odpowiedzialna w pełni za to, żeby na przykład mieć tych 20, 30, 50 osób w programie. Więc to generowało gigantyczną presję, że hej, skoro Kamila nie robi, no to ja napiszę newsletter i muszę go zrobić tak, żeby po prostu od razu nam sklep wybuchł, nie? Żeby najlepiej wszystkie miejsca były zajęte. I to było strasznie męczące dla nas obu, tylko właśnie troszkę pod różnymi względami. Kamila się męczyła, bo czuła się zblokowana, a ja się męczyłam, bo czułam się odpowiedzialna w 100% za coś, co tylko częściowo, tylko powiedzmy w tej połowie, rzeczywiście było moją odpowiedzialnością. Więc to też wydaje mi się takie dość ciekawe, zwłaszcza jeśli już w biznesie pracujemy z innymi osobami, że fajnie jest mieć to takie rozgraniczenie właśnie na ile ja mam taki ownership za to, co robię po prostu. Tak. I tutaj odniosę do jednego pytania, bo ono nam się łączy z tym punktem. Czy jeśli nie idzie w biznesie, jest stresująco, to znaczy, że jest to biznes z ego, a nie z serca. No i właśnie to jest kolejna taka rzecz, która się pojawia, czyli jak biznes z serca, no to jak już teraz odkryłam, co to jest, to już po prostu obfitość, lekkość i przyjemność, a to nie do końca tak jest. Ja bym powiedziała, że dopiero wtedy zaczyna się cała zabawa i tutaj też możecie usłyszeć właśnie o tym, jakby jak to u mnie wyglądało i u nas w naszej współpracy, że dla mnie też na początki mojego biznesu były cholernie stresujące i bardzo dużo rzeczy tam nie działało, nie funkcjonowało i tak naprawdę dopiero kiedy ja się zaczęłam otwierać na właśnie głębszy aspekt w ogóle brania właśnie odpowiedzialności, uziemienia, o czym będzie za chwilkę, takiego naprawdę wylądowania na ziemi ze wszystkimi wizjami, czego nadal potrzebuję, w sensie sprowadzania i Tak, tutaj bo mamy mamy Gosię obie w tę zespole. tendencję do lekkiego odlatywania gdzieś w tą strefę wielkich wizji, kreatywnych pomysłów. Chcemy zrobić 150 rzeczy naraz. Jesteśmy super zajarane, więc już kalendarz nie ma znaczenia. To, że doba ma 24 godziny, nie ma znaczenia. Wyloty Kamili, warsztaty, nie, to jest w ogóle nieważne. Więc gdybyśmy tak chciały obie funkcjonować, no to ani Kamili, ani w ogóle mój własny biznes nie miałyby w ogóle prawa bytu i to przez lata tak naprawdę było widać. To się odbijało na rezultatach i na tym poczuciu lekkości, tak naprawdę, nie? Tak, więc jeśli nasz biznes nas nie wiem, stresuje, nie ma takiego przepływu, jakbyśmy chciały, to nie oznacza, że to jest ego. To znaczy, że potrzebujemy właśnie wziąć odpowiedzialność za to, gdzie my jesteśmy energetycznie, co my robimy tutaj z tej przestrzeni uziemionej, jaki jest nasz model biznesowy, o czym właśnie mówiła Karola, i tutaj zacząć szukać, bo to może być ten biznes, ale może być nie ta forma, albo mogą wychodzić nasze przekonania odnośnie tego, że nie jestem wystarczająca, jakieś wątpliwości, obawy, i to się wszystko będzie manifestowało w biznesie. No dobra, to mamy to pierwsze Tutaj Kamila wyzwanie. pisze, Czekajcie, czy sobie że właśnie w dla niej komentarzu biznes podać. serca to jest dużo większe wyzwanie, więc się szybciutko do tego odniosę. Tak myślę, że tak. I ja to widzę też, kiedy pracuję z mężczyznami na przykład. Dlatego, że mężczyźni do biznesu, nie zawsze oczywiście, więc nie będę tutaj generalizować, ale często i na pewno ci, z którymi ja miewam styczność, podchodzą tak bardzo zadaniowo, że dla nich biznes jest bardzo jasnym środkiem do osiągnięcia jasnego celu. To znaczy, oni może mają pomysł, może mają jakąś podjarkę, coś, co chcą robić, ale podchodzą do tego tak bardzo, bardzo zadaniowo, jako taki generalny projekt. Kobiety mają często trochę inaczej, choć również nie zawsze. Czyli my chcemy właśnie, żeby to, co robimy, my chcemy to kochać, chcemy, żeby inni to kochali. Jesteśmy bardzo tak emocjonalnie zaangażowane w cały ten proces i jeśli chcemy robić to w zgodzie ze sobą, no to na pewno będzie znacznie trudniejsze niż odhaczanie po prostu kolejnych zadań z checklisty, jak prowadzić biznes, którą gdzieś tam zdobyłyśmy na kursie czy przeczytałyśmy w jakiejś książce. Więc totalnie się tutaj zgadzam z Kamilą, że tutaj trzeba mieć dużo uważności też na siebie,
w tym uziemieniu i w tym połączeniu ze wszystkim, co się dzieje wokół nas, no bo biznes to nie jesteśmy my, tylko to jesteśmy my, wartość, którą tworzymy, nasi odbiorcy, nasi klienci i generalnie całe takie środowisko, całe otoczenie, w jakim funkcjonujemy. Tak, no i tutaj czekaj, miałam myśl, mi uciekła. Dobra, to najwyżej wróci. Okej, no dobra, no to przechodząc sobie do kolejnego punktu, czyli właśnie do uziemienia. Co my przez to uziemienie rozumiemy? To pojawia się właśnie u osób, które są też na programach, na mentoringach, gdzie mam właśnie taką możliwość spotkania się z wami jeden na jeden. No i tam się często pojawia coś takiego, że właśnie tą misję naszą już odkrywamy. Mamy już. Po prostu mamy to, o czym powiedziała Karola, tak? Że właśnie czujemy, że to jest serca, że chcemy z tym wyjść do ludzi. I ja tu totalnie w tym odnajduję siebie. To jestem ja sprzed kilku lat, gdzie te wizje po prostu mnie zaczęły bombardować. I mówię, tak, to jest to, w końcu to znalazłam. Tylko, że tam jest właśnie taki aspekt, w którym tak odlatujemy w pewien sposób w połączenie z intuicją, w wizję i to wszystko, co chciałybyśmy stworzyć, że zapominamy, że to się nadal dzieje w materii. Zapominamy, że w ogóle potrzebujemy I działać, że... a nie tylko myśleć o tym, jaki mamy zajebisty tak. pomysł. Dokładnie. No tak, bo to jest często tak, że mamy dziennik zapisany pomysłami, ale nie działamy, no bo nas blokuje strach i w ogóle wszystko po drodze. I to uziemienie pojawia się wtedy, znaczy jest ważnym aspektem, dlatego że właśnie, żeby nasza oferta, to co płynie z naszego serca, nasze talenty, żeby one dotarły do właściwych osób, które już teraz tak naprawdę czekają na to, żeby tą ofertę znaleźć. Tylko że jak my z tym nie wychodzimy, albo wyjdziemy z tym raz i mówimy, no tak, ogłosiłam swój program, ogłosiłam ją swój produkt, ogłosiłam raz, nikt nie kupił, no i tutaj się zamykam, tak? No i zaczynam powątpiewać w całą swoją wizję i to, co robię. To jest oczywiście jeden z przykładów. Tych przykładów mogło być mnóstwo. Natomiast chodzi o też to, co obserwuję właśnie szczególnie u osób, które są w rozwoju duchowym, osobistym, gdzie to uziemienie, spojrzenie na narzędzia, na strategię, na jakieś planowanie jest po prostu czymś, co w pewien sposób, u mnie tak było, że mi się wydawało, że to zabije moje kobiece flow, że to odbierze mi moją wolność, nie? Że ja tu chcę być po prostu w przepływie, a jak to ja mam patrzeć na jakieś tam narzędzia i w ogóle. No i to jest bardzo, bardzo ważny aspekt, bo w momencie, kiedy wy widzicie na przykład nawet chociażby to, że robimy tego live'a, czy kampanię całą do programu Wyzwól swoją kobiecą moc. Tam jest mnóstwo rozpisanych rzeczy, które potrzebuje się wydarzyć i to będziemy Wam pokazywały na masterclassie, co jest na backstage'u, tak żebyście mogły sobie to odnieść do siebie i zobaczyć, jak Wy możecie w zgodzie ze sobą taką kampanię zaplanować. Natomiast bez tego tak naprawdę te nasze wizje biznesowe zostają wizjami. Nie zostają po prostu, wiecie, pobrane i ściągnięte tutaj do rzeczywistości. I tak naprawdę wtedy nasz biznes zostaje tylko i wyłącznie wizją, jakimś fajnym pomysłem i ekscytacją, którą mamy w wizualizacji i medytacji. Więc tak, czy Karola jeszcze do tego tak, byś się chciała? Do tego bym się chciała. Bo jak mówisz, to po pierwsze przychodzi do mnie, że naprawdę jak często my mamy z tym problem, to znaczy jak ja często mam z tym problem, jak często Kamila, że my nawet czasami nie pomyślimy właśnie o tym, mimo że już mamy pewne w ogóle strategie, pewne procedury i schematy takiego uziemiania naszych projektów mamy opracowane, to dalej często zapominamy, że hej, a tu trzeba jeszcze wziąć taki techniczny aspekt pod uwagę, albo tu trzeba pomyśleć o tym, jak będziemy ogarniać klientów na przykład w razie ewentualnych pytań albo wyzwań i tak dalej, więc to też jest, my mamy taki zewnętrzny swój mózg w postaci Gosi, która nam to pięknie wszystko ogarnia i bez której po prostu obie byłybyśmy bardzo, bardzo zagubione w tym, co potrzebujemy robić i co potrzebuje się zadzieć, żeby zrealizować wszystkie fajne pomysły. Ale to też jest taka krzywa uczenia się i to nie jest tak, że okej, ja się raz osadzę tutaj w rzeczywistości, raz sobie jakby, wiecie, zakoduję w głowie, że
potrzebuję mieć strategię, że potrzebuję mieć, nie wiem, jakiś plan działania, potrzebuję uwzględnić to i tamto i to już zostaje i będziemy to implementować w ten sam sposób za każdym razem, bo to niestety się tak nie dzieje, więc to połączenie, to uziemienie my potrzebujemy kultywować cały czas i tym bardziej wtedy, kiedy mamy taki pomysł i taką jakby taką wizję na jakąś ofertę, na jakiś produkt, że aż nie możemy się doczekać, aż zaczniemy to wdrażać. I wydaje mi się, że wtedy właśnie to uziemienie i połączenie z bardziej takimi technicznymi, strategicznymi rzeczami, z narzędziami jest jeszcze bardziej potrzebne i świadomie potrzebujemy też o to zadbać, bo wtedy totalnie łatwo jest dać się ponieść właśnie temu entuzjazmowi i tej podjarce, że wow, takie coś fajnego stworzymy. Więc... Tak, wydaje mi się, że ramy dla naszej kobiecej energii, w której my możemy tworzyć i kreować i to jest dla mnie właśnie ta równowaga pomiędzy tą energią męską a kobiecą w biznesie. I jeśli chodzi o to uziemienie, to chociażby zadanie sobie kilku podstawowych pytań. Dobra, mam ofertę, wychodzę z nią do świata. Czy wiem, czy są już chętni na ten kurs? I tutaj Wam podam przykład, czyli początki mojego biznesu, dziś chyba już o tej historii mówiłam, miałam... spisane wszystko, jeśli chodzi o kurs dotyczący intuicji. Na początku to powstało w formie e-booka, e-book wyszedł, cisza, nikt go nie kupił. Drugi mówię, dobra, to zrobię kurs mailowy. Wtedy zainwestowałam w pierwszą jeszcze wirtualną asystentkę, która pomogła mi przygotować cały kurs od A do Z. Wszystko było ustawione, zainwestowałam, kurs wypuszczony, cisza. No ale jak? No przecież czuję w sercu, że to jest to, tak? Że tym chcę się dzielić i co, i nikt nie kupuje i nie ma tam nikogo po tej drugiej stronie. No i właśnie tutaj zabrakło wtedy u mnie tego uziemienia, tego zobaczenia, czy w ogóle ja już mam jakąkolwiek społeczność. Czyli są osoby, które o tą usługę, o taki kurs pytają, co ja mogę zrobić przed, co ja będę robiła w trakcie samej kampanii, bo ja wtedy nie wiedziałam, że w ogóle wypuszczenie mojego produktu, mojej usługi w biznesie intuicyjnym, tak, może się wiązać z jakąś kampanią. Przecież zaraz przyjdziemy zresztą. Tak. Ale tak, bardzo ważne jest jeszcze pytanie, jakie już teraz mam zasoby. Tak, czyli właśnie chcę wyjść z kursem mailowym na przykład i co ja już mam teraz, co mogę wykorzystać, żeby nie tworzyć jakichś struktur od nowa, żeby nie szukać. Myślałam, że mi pierwszej coś zadzwoni, ale of course. Nie tym razem. Nie stresować się tym, że o nagle ja nie wiem z czego skorzystać, muszę zakładać na szybko nowe konto w mediach społecznościowych, no bo jak mam dotrzeć do tych ludzi. Więc tak, pytanie, czy już są chętni i jak już teraz bez dodatkowego jakiegoś wysiłku mogę do nich dotrzeć, to jest taka podstawa, od której zawsze powinnyśmy zaczynać. Dokładnie, więc zobaczcie sobie, gdzie ten aspekt uziemienia po prostu jest potrzebny. Czekajcie, ja tylko, żeby się tu zabezpieczyć. To ty się zabezpieczaj, a ja ci zadam pytanie, które chyba tutaj Donata napisała na czacie. Czy mężczyźni też tworzą z energii żeńskiej? Słuchajcie, w ogóle czym jest, bo to nie jest tak, że energia żeńska jest znowuż tylko u kobiet, męska tylko u mężczyzn. Jak ja sobie na to patrzę, to jest po prostu... oczywiście, że my kobiety będziemy prowadziły biznes z trochę innej przestrzeni i mężczyźni również. Natomiast budowanie biznesu tak naprawdę z... Dla mnie to jest w ogóle z takiej nowej ery, która teraz się tworzy, czyli tej, w której ten biznes może płynąć z lekkością. Ten biznes, który nie musi się opierać na manipulacjach, na tym, że komuś coś wciskamy. Za chwilkę sobie przejdziemy właśnie do tematu sprzedaży, który jest bardzo, wiąże się z bardzo wieloma niewspierającymi przekonaniami, jest bardzo hot i różnymi właśnie, no tak, taki jest dosyć mocno emocjonujący. Więc ten biznes płynący z kobiecej energii dla mnie to jest biznes właśnie, który jest w połączeniu z intuicją, który jest z większą lekkością, który, ale tam nie oznacza, że nie ma działania, bo to często też czuję, że jest tam taki element, że no jak biznes kobiecy,
No to musi być z lekkością, to ja w sumie nie muszę za dużo robić. Połączyłam się z intuicją i teraz przecież wszechświat mi wszystko dostarczy, nie? No tylko, że nasze działanie tutaj jest mega potrzebne, takie intencjonalne. Więc tak, dobra, czy są tu jeszcze Jeszcze jakieś tylko szybciutko dodam, komentarze? że to, co teraz do mnie przychodzi, jak o tym mówisz, to, że dla mnie biznes tworzony z przestrzeni energii kobiecej to jest też biznes empatyczny. Tak? I teraz zobaczcie, czy mężczyźni tworząc biznesy nie mogą robić tego z empatii, nie mogą robić tego, bo mają misję pomagania komuś i wspierania w jakichś wyzwaniach. No oczywiście, że mogą. To jest nasz wybór, jakby z jakiego punktu my wychodzimy. Nie właśnie, czy działamy z tej przestrzeni takiej miękkości i takiego służenia też troszkę innym, czy po prostu zrealizowania. Tak jak mówiłam, jakiejś tam twardej checklisty, czy łączymy to ze sobą, no i wtedy mamy tak naprawdę najlepsze efekty i myślę, że idzie to nam wszystko najłatwiej, też w związku z tym uziemieniem, o którym właśnie powiedziałyśmy. Tak, i tutaj właśnie jeszcze jedna rzecz, czyli to, jak mówimy sobie, żeby też dać dobrze to wytłumaczyć, jak ja sobie myślę o biznesie, który funkcjonuje w oparciu o energię męską, to bardziej mam na myśli taką wounded energię męską, tak? Bo kiedy my ją uzdrowimy w sobie, ona jest nam niezwykle potrzebna. Ja cały czas tańczę pomiędzy energią kobiecą i męską. Gdyby nie moja To energia nic by nie było męska, no to zrobione. i działanie. Dokładnie. To jakby nie widziałobyśmy się dzisiaj tutaj na live, nic by nie było zrobione, stworzone. Więc ten biznes, do którego my Was zapraszamy, to jest w ogóle nowa perspektywa tego, czym w ogóle dla nas biznes jest, czym dla nas ta kampania jest, że to jest tak naprawdę wychodzenie do ludzi właśnie do świata ze swoją ofertą, na którą już są osoby, na które są już osoby, które. Boże, nie mogę sobie się skończyć. Są już osoby, które na nią czekają. Donata, O, to chciałam co to znaczy powiedzieć. wounded? Zraniony. Zraniony, taki nieuzdrowiony, niekompletny w tym kontekście też bym powiedziała. I może, żebyśmy mogły już przejść dalej, to chciałabym Wam tylko taką perspektywę na tą kobiecą energię i męską energię zaproponować, która mi pomogła to zrozumieć, dlatego że ja unikam sama dla siebie nazywania właśnie tego kobiecą i męską, bo czuję, że to nas ogranicza. I to, co nazywamy energią kobiecą, ja traktuję jako energię przyjmowania, a to, co nazywamy energią męską, traktuję jako energię dawania. Więc, żeby mieć kompletny biznes, musimy przyjmować pewne idee, musimy przyjmować wizje, pomysły, emocje, ale że musimy też przekazywać to dalej w aktywny sposób, tak? Czyli dawać gdzieś na zewnątrz. Może to Wam pomoże zrozumieć przepływ tych energii i że one są jednak ze sobą nierozerwalne, jeżeli chcemy coś tak realnie tworzyć. Tak, widzę tutaj też duże poruszenie i fajne komentarze odnośnie tego, więc myślę, że to w ogóle będzie fajny temat na jakąś kolejną rozmowę, bo tutaj jeszcze Kamila fajnie napisała, że właśnie przez te podziały kobiety zaczęły odlatywać, uciekać przed męską energią, jaką tak, oceniając, że jest gorsza, nie? A to w ogóle właśnie nie o to chodzi. Że nie Nie, dokończyłam. to ja przepraszam, bo to Przepraszam pewnie nie Was, dokończyłaś, bo jeśli. ja się wcięłam, ale jak mnie coś ekscytuje, to mam problem, żeby się powstrzymać. Jak pamiętasz, kochana, o czym mówiłam, to mi przypomnij, proszę, możliwe, że tak jest. To jest coś, czego sama się uczyłam, nagrywając podcasty. Ja lubię poruszać pięć wątków w jednym zdaniu i później kończyć, także musicie mi wybaczyć. Więc idąc sobie dalej o sprzedaży, bo to jest też taki bardzo ważny temat, który zresztą też miałyśmy ostatnio w Biznesie Mocy, całe spotkanie. I to, co gdzieś tam się pojawia, to, że boimy się w ogóle w swoim biznesie sprzedawać, oceniając jednocześnie to, że to jest coś złego, że my sprzedajemy, że nie chcemy być rozpoznawane w ogóle jako osoby, które coś w swoim biznesie, w swojej działalności mogłyby sprzedawać. I to jakbyś, Karola, mogła się podzielić tym, o czym rozmawiałyśmy, czyli jak patrzymy
na swoje działania, bo to jest coś, co dla nas obu było wielkim przełomem tak naprawdę. To ja mam tutaj dwie takie rzeczy, którymi chciałabym się podzielić i najpierw zacznę od tego może, że moim zdaniem nie boimy się sprzedawania, my wstydzimy się sprzedawać. I tutaj myślę, że większość psychologów współcześnie w ogóle zgadza się co do tego, że wstyd generalnie nie jest emocją. To jest zbiór emocji, to jest takie uczucie, odczucie, które jest narzędziem kontroli społecznej, po prostu. Więc jeżeli się wstydzimy, to pod tym bardzo głęboko leży taki wręcz ewolucyjny lęk przed odrzuceniem przez grupę, przed wyjściem poza nawias, bo wiecie, kiedyś w kulturach plemiennych, no to jeżeli odrzucało nas nasze plemię, to my nie mieliśmy szansy przeżycia. I teraz wstyd służy temu, żeby po pierwsze, żebyśmy my za bardzo się nie wyróżniali, żeby nikt nie pomyślał, żeby nas poza to nasze plemię wyrzucić, a osobom, które zawstydzają, służy do tego, żeby chronić ich obraz świata, tak, żeby te struktury, które oni sobie stworzyli w głowie, pozostały nienaruszone. Więc teraz, jeżeli wstydzimy się sprzedawać, to ja was zachęcam do tego, żebyście się zastanowiły, co to dla was znaczy i skąd ten wstyd się bierze, jakby gdzie ten strach ma swoje źródło, bo kiedy idziemy do sklepu, to czy wstydzimy się kupić chleb? Przecież ta osoba po drugiej stronie lady robi dokładnie to, czego my się wstydzimy, czyli sprzedaje nam coś, oferuje nam towar albo usługę w zamian za pieniądze i to jest zupełnie normalne i tak funkcjonujemy. Więc to taka może troszkę dygresja, ale dla mnie właśnie zrozumienie tego, skąd ten wstyd się bierze i dlaczego ja mam taki opór. I to nawet nie tylko w sprzedaży swojej własnej, ale też w sprzedawaniu u Kamili. Ja miałam naprawdę, słuchajcie, zajmuję się tym zawodowo, tak? A często były takie momenty, że Kamila mówi, wyślijmy następnego maila, przypomnijmy o tym, że trwa kampania albo że kończy się niska cena. A ja już miałam takie poczucie, że to jest too much, to jest za dużo, przecież dwa dni temu był mail, no co my robimy, wyskakujemy z lodówki, a co sobie ludzie pomyślą, zniechęcimy kogoś, nie? No i to jest, to właśnie z tego się bierze dużo, dużo też dalszych problemów w sprzedaży, więc to jest jedna rzecz, którą się chciałam podzielić, która wydaje mi się wartościowa. A druga rzecz to jest to, co też było bardzo żywe i u mnie jakby osobiście i u Kamili z tego, co rozmawiałyśmy dzisiaj, to takie rozróżnienie, czy my patrzymy, czy my myślimy o sobie jako o twórczyniach internetowych, czy jako o przedsiębiorczyniach. Bo wydaje mi się, że to jest bardzo częstą blokadą, która nas gdzieś też hamuje nie tylko w sprzedaży i nie tylko w promowaniu swoich ofert, ale w ogóle w tworzeniu produktów i usług, które ktoś mógłby potem kupić. Bo jeśli zaczynamy na przykład, wiecie, mamy jakąś super fajną pasję, coś, co nas niesamowicie ekscytuje i zaczynamy prowadzić Instagram albo YouTube albo bloga na ten temat, no to często wychodzimy z przestrzeni właśnie twórcy internetowego i naszym takim głównym punktem skupienia jest dostarczanie wartości, którą rozumiemy oczywiście jako wartość bezpłatną, czyli my chcemy dawać więcej dobrych porad, chcemy tworzyć więcej, nie wiem, bezpłatnych artykułów, koncentrujemy się na tym, żeby cały czas tworzyć po prostu. A kiedy myślimy o sobie jako przedsiębiorczyniach, no to wtedy wiemy, że biznes musi zarabiać i że tak, dostarczanie wartości to jest jedna część tego biznesu i to bycie twórcą jest w ogóle niezbędne, ale potrzebujemy też mieć gdzieś na uwadze to, że hello, za coś trzeba jakby opłacić ZUS, za coś trzeba się utrzymać. I ten biznes, który my tworzymy i ta wartość, którą my dajemy, jest narzędziem do tego, żeby pomóc nam to zrealizować. Więc moja tutaj refleksja była taka, że kiedy my myślimy o sobie tylko jako o twórczyniach, zamykamy się w tej roli osoby, która ma dawać tylko i wyłącznie bezpłatną wartość, no to wtedy wstyd przed sprzedażą i strach przed sprzedażą się nasilają i u mnie było to tak silne, że jeżeli wejdziecie teraz na mój profil Kobieca Strona Biznesu, to zobaczycie, że tam chyba od 2
lat nie zadziało się absolutnie nic, ponieważ ja byłam tak po prostu myśl o tym, że ja mam sprzedawać, mimo że miałam już potworzonych mnóstwo mega wartościowych produktów, naprawdę, w które do tej pory bardzo wierzę, ale jakby ja bardzo się bałam wyjść poza tą rolę twórczyni i oferować ludziom coś. Mnie to tak sparaliżowało, że po prostu zawiesiłam całą działalność w internecie i to nie znaczy, że ja przestałam pracować albo przestałam tworzyć świetne rzeczy, tylko po prostu zaczęłam się bardzo bać wychodzić z tym do ludzi. I tu jeszcze taka ciekawostka, że pierwszy kurs online, który zrobiłam w swojej marce, który trwał 6 tygodni i obejmował, słuchajcie, dwa spotkania na żywo, mnóstwo merytorycznych treści, ja sprzedałam za 100 zł, bo po prostu tak bardzo bałam się właśnie tego, że ktoś pomyśli, że o, kurczę, przyszłam tutaj i sprzedaję. Więc dajcie znać, czy możecie się z tym utożsamić. Już widzę, że Kamila pisze, że właśnie to zrobiła, że rozdała wszystko za darmo, jak przyszło do sprzedawania, to hello. Tak, to niestety tak działa, więc potrzebujemy sobie gdzieś przyłączyć trochę to myślenie czy nastawienie z tylko i wyłącznie tworzenia i dawania wartości na dostarczanie płatnej wartości i to już wtedy robi dużą różnicę. Tak, i to było dla mnie coś, co było bardzo dużym takim przeskokiem, bo ja nie potrafiłam się odnaleźć, szczególnie, że na początku ja zaczynałam od prowadzenia bloga, od prowadzenia Instagrama, po prostu chciałam się dzielić tym, co się działo u mnie, co mi pomagało, więc rzeczywiście zaczynałam jako twórczyni, można tak powiedzieć, internetowa. Oczywiście miałam wizję biznesu, bo zawsze chciałam, żeby biznes był moją pasją, żeby to było coś, co absolutnie kocham. Natomiast właśnie ten element na poziomie w ogóle przeklikania sobie i tego takiego owning, wzięcia odpowiedzialności za to, że ja prowadzę swój biznes i ja się tego nie wstydzę, że ja ten biznes prowadzę i że ja chcę go rozwijać i połączenia się właśnie z tą misją, co dzięki temu, że ja będę wychodziła ze swoimi ofertami, spojrzenie nawet dalej, tak? I głębiej, czyli ze swoim takim dlaczego, co jest dla mnie ważne, ale też co, jakie możliwości się otwierają dla mnie i dla osób, dla których ja te oferty tworzę. I rzeczywiście to przeklikanie, że ja prowadzę biznes, a nie tylko tworzę treści. I to też wiąże się z takim, z czymś, co ja bardzo często słyszałam na początku swojego biznesu, czyli najpierw potrzebuję przez 2-3 lata tworzyć treści bezpłatne, żeby potem wyjść ze swoim produktem. No i spokojnie, no natomiast jeśli ja chcę, żeby mój biznes, żeby to, co robię, nie było fundacją charytatywną, tylko rzeczywiście było biznesem, no bo w jakiś sposób się potrzebuje utrzymać, czuję, że to, co robię, ma wartość i wnosi wartość, no to dlaczego ja mam te 2 lata czekać, nie? Więc to jest jakby dużo takich, to ja nie mówię, bo dla wielu osób to może funkcjonować i to dodawanie wartości w całej kampanii jest też niezwykle ważne i o tym będziemy mówiło więcej na masterclassie, bo to jest też taki zawsze element, który my mamy u siebie, że nawet jak ktoś nie dołącza do danego programu, to otrzymuje wartość, a jak ktoś chce iść głębiej, no to wtedy wie, gdzie może zajrzeć i gdzie może ze mną, czy w tym wypadku ze mną i z Karolą dalej tą podróż kontynuować. Więc czekajcie. Ja nawet nie patrzę na komentarze, bo jak dotknę telefon, to mój statyw może zemdleć. Okay. Więc jak coś się tam dzieje, to dawaj znać, Kamila. Tak. A że my tak, miałyśmy ostatnio na Biznesie Mocy taki całe właśnie spotkanie wokół tego i jedna rzecz, którą tutaj się na pewno mogę podzielić, to w ogóle zmiana perspektywy tego, czym jest dla nas sprzedaż. No bo jeśli my w ogóle spojrzymy sobie na przekonanie, które mamy wokół sprzedaży, ja zamiast słowa sprzedaż, w ogóle na sprzedaż lubię patrzeć jak na zaproszenie. Że to nie jest tak, że ja muszę komuś coś wepchnąć i kogoś przekonać po prostu, że słuchaj, kup, bo ja teraz robię nowy program, nie wiem, my z Karolą robimy masterclass, ty musisz to kupić, bo jak nie, to coś. Nie, my was zapraszamy do tego, że jest przestrzeń taka, w której wy możecie
dzięki wiedzy, którą tam się będziemy dzieliły, otworzyć jakąś kolejną przestrzeń w swoim biznesie. I teraz jeśli wy czujecie wołanie, to dołączacie. Jeśli nie czujecie wołania, to nie dołączacie i to jest ok. Więc spojrzenie sobie na tą sprzedaż jako na zaproszenie do tego, co wy robicie, jest niezwykle ważne. I to jest taki mega prosty przykład, ale jeśli mamy swoją ulubioną kawiarnię, ja na przykład teraz jestem w Warszawie, znowu wróciłam do mojego małego uzależnienia od kawy, i jest kawiarnia, w której mają przecudowne latte na mleku sojowym, po które przyznaję się, że jeżdżę codziennie i byłam właśnie przed live'em, żeby się tutaj rozbudzić. Słuchajcie, gdyby oni na przykład, nie wiem, otwierali tą kawiarnię tylko 2 razy w tygodniu, no bo nie wypada sprzedawać, bo wstydzą się sprzedawać, nie wiem, codziennie tej kawy, no to ja bym się tak naprawdę no, pewnie wkurzyła, no bo moja ulubiona kawiarnia na ten moment, tak, nie sprzedaje, biznes zamknięty. I słuchajcie, jak spojrzymy sobie na to w taki sposób, że te osoby, które są naszymi wymarzonymi klientkami, to one się nie będą mogły doczekać na naszą nową ofertę. Ja mam tak ze swoimi mentorkami. Mnie nie obchodzi to, że one sprzedają 20 razy dziennie, bo jak jest tam coś dla mnie, to co nie jest dla mnie, to ja po prostu sobie przeklikam, ale to, co jest dla mnie, to po prostu mnie aktywuje. Ja się nie mogę doczekać, żeby po prostu przelać im swoje pieniądze, bo wiem, jak bardzo mnie to aktywuje, jak bardzo dużo to w moim życiu zmienia i w tym, jak prowadzę biznes, bo widzę, jak to się przekłada na efekty. Więc zrozumienie, że tak, te osoby od nas też z newslettera, tak nawet ostatnio sobie rozmawiałyśmy, odeszły te osoby, którym się nie podobało to, że jest więcej treści sprzedażowych. I to jest okej. Natomiast zostaną te osoby, które się nie mogą doczekać tego, co będzie dalej, jaki będzie kolejny kurs, jaki będzie kolejny program, gdzie możemy spotkać się bliżej. Więc nie jesteśmy dla wszystkich i nasz biznes nie jest dla wszystkich i to potrzebujemy sobie uświadomić i myślę, że to też daje takie duże poczucie ulgi, że z poziomu energetycznego jeszcze wraca nam to do takiego strachu przed odrzuceniem, tak? Co jest jednym z naszych core wounds, czyli strach przed tym, że nas odrzuci, że ktoś nam powie nie. Więc jeśli my zaczniemy uczyć się tego, że to jest okej, po pierwsze, że my mówimy czemuś nie, komuś nie, czy jakiejś ofercie, czy w swojej relacji, i że z drugiej strony tak samo ktoś może powiedzieć nie, i to nie jest o nas, to nie, musimy odbierać tego personalnie, bo ja znam osoby, które są w naszej społeczności przez lata i dopiero po latach poczuły gotowość do tego, żeby skorzystać z jakiegoś programu. Czyli można powiedzieć, że one mówiły nie jakimś ofertom, ale to nie było personalne odnośnie mnie, tylko odnośnie też ich ścieżki. A my to często po prostu sobie internalizujemy, po prostu bierzemy bardzo mocno do siebie. Tak, i to, o czym powiedziałaś, że nie musimy być dla każdego, to wydaje mi się, że przychodzi dopiero to zrozumienie z czasem. I na początku, jak zaczynamy swój biznes, albo jak prowadzimy go jeszcze tak trochę nieświadomie i trochę na takim autopilocie, to wychodzimy z założenia, że teraz każda osoba, która w ogóle się na nas natknie, to jest nasz potencjalny klient. Że wszyscy, którzy są w naszej społeczności, muszą chcieć od nas kupować. I to jest w ogóle nieprawda. Nie ma, nie, w ogóle nie istnieje taka możliwość fizycznie, żebyśmy my w każdym momencie z każdą naszą ofertą podobały się każdej osobie na świecie. Albo każdej osobie nawet, która jest właśnie w naszej społeczności, gdzieś skupiona wokół naszych mediów społecznościowych czy w newsletterze. Że to się nie wydarzy i im szybciej jakby zmienimy myślenie na to, że my chcemy dotrzeć, właśnie zaprosić te osoby, które chcą skorzystać i które są takim, pasują do naszego profilu idealnego klienta, tym szybciej z nas zejdzie presja, tym szybciej będziemy działać skutecznie, bo będziemy się ukierunkowywać właśnie na te osoby, zamiast próbować zadowolić wszystkich, co tak naprawdę nie przyniesie żadnego efektu, oprócz właśnie frustracji, zniechęcenia i takiego wypalenia, że poświęcamy mnóstwo czasu, a nie widzimy rezultatów. Więc tak, tak myślę, że warto o tym pamiętać. Dokładnie. I tutaj się odniosę też do pytania, które nas przeprowadzi troszkę do ostatniego punktu. Tylko gdzie mam to pytanie? Tak, czy patrząc z perspektywy czasu i tego, że kiedyś dużo robiłaś za darmo, to czy radzisz, by ta osoba, która zaczyna, robiła mniej za darmo? To słuchajcie, tak naprawdę zależy od naszych zasobów, które mamy, zasobów czasowych. Strategie w biznesie też mogą być tak różne. Dokładnie, od strategii. Więc tak naprawdę ja
ten element treści bezpłatnych nadal jest i będzie zawsze częścią mojego biznesu, dlatego że po pierwsze, ja wiem, ile mi dały bezpłatne treści w momencie, kiedy ja nie miałam możliwości, żeby zainwestować, i to jest część po prostu mojego dzielenia się tym i tworzenia takich, chociażby takiego live'a, tak? Wiem, ile to wartości wnosi i też po prostu mnie to ekscytuje i jara i totalnie cieszy i chcę, żeby to było częścią biznesu. I szczególnie na początku dla mnie tworzenie kontentu jest czymś, co tak naprawdę daje nam podstawę biznesu. To nie oznacza, że teraz musimy tworzyć przez 2 lata kontent bezpłatnie, zanim będziemy coś sprzedawały, zanim będziemy coś oferowały. Natomiast to może być tak, że my cały czas tworzymy i jednocześnie też dajemy kontynuację. Bo to jest, słuchajcie, i to o tym, tego nauczyłam się od jednej z moich mentorek w kontekście sprzedaży, tego, że niesprzedawanie to jest takie robienie disservice dla ludzi, którzy chcą z tobą iść dalej, którzy chcą się nauczyć. Tak jak ja bym zamknęła przestrzeń, na przykład stwierdziłabym, że nie wiem, nie robię tego kursu, mimo tego, że bardzo chcę, powiedzmy, nie wiem, wyzwól swoją kobiecą moc, w którym jesteśmy teraz, który trwa teraz, no to kobiety, które chcą rozbudzić swoją moc, otworzyć się na wyzwolenie, na swoją kobiecość, nie mogłyby z tej przestrzeni skorzystać, bo ja bym weszła w swoje straszki i lęki i na przykład powiedziała, że nie, nie chcę, jeśli one by były. No i tutaj to przechodzi do jakby kolejnej części, którą też bardzo często obserwuję, czyli wychodzenie ze swoimi ofertami i w ogóle z całą tak naprawdę działalnością z przestrzeni braku, a nie z przestrzeni obfitości. I teraz, jeśli my wychodzimy ze swoją ofertą do świata, bo ja potrzebuję tej klientki, bo ja potrzebuję 20 klientów, żeby mój biznes przetrwał, żebym się utrzymała, żebym zapłaciła za ZUS, no to tą energię braku bardzo mocno czuć i ona odpycha tak naprawdę nasze wymarzone klientki. Przepraszam, wejdę ci w słowo, to może być prawda. My możemy potrzebować tych 20 klientów, żeby zabezpieczyć sobie przepływ finansowy. Możemy potrzebować tej jednej klientki, ale to chyba jest też, ja bym to nazwała tą przestrzeń braku też trochę desperacją, tak? Czyli czy wychodzimy po tą klientkę, czy po tych 20 klientów zdesperowane, czy wychodzimy po prostu z poczuciem, że mamy niesamowite rzeczy do zaoferowania i właśnie służymy tym osobom w ten sposób. Więc tak, i już ci nie wchodzę w słowo, mów, przepraszam. Nie, super, super. Bo tak, czyli zauważenie tej energii, bo teraz jaka jest różnica? W momencie, kiedy ja zawsze sobie lubię patrzeć z poziomu potrzeby i pragnienia, tak? Czyli jeśli ja pragnę, żeby w tym programie było tyle i tyle osób, ale też odłączam się od tego, że tyle musi być, zostawiam tam sobie przestrzeń na to, że będzie tyle, ile będzie, ale pozwalam sobie na danie tego, nie wiem, celu, intencji, czyli pozwalam, żeby to pragnienie mnie niosło, bo potrzeba kojarzy mi się z czymś takim, że no z taką dosyć niską wibracją, ale tak jak powiedziała Karola, jak mamy to ustawione energetycznie, że to nie jest desperacja, czyli że ja po prostu potrzebuję, żeby przetrwać, no to jak mamy to dobrze ustawione, to wtedy tą energię czuć. I teraz jeśli my wychodzimy do całej kreacji, do kampanii, do rzeczy, które robimy w swoim biznesie, z przestrzeni obfitości, a nie braku, no to wtedy tak naprawdę się nie musimy zastanawiać, ile treści za darmo stworzyć, co ja chcę zrobić w kampanii, ile live'ów, tak? Tylko po prostu, tak samo jak my, nie zastanawiałyśmy się wcześniej, po prostu przyszło gdzieś tydzień temu, o, jest pomysł, może spotkamy się razem na live'ie, tak zrobimy live'a, przyszedł temat i z tym działamy, bo jest to połączone z energią obfitości i tego też, ile chcemy dać. Więc to jest coś, co często jest na bardzo subtelnym poziomie, szczególnie na początku w biznesie, jeśli no chcemy mieć jakieś minimum, które nam pozwoli w ogóle ten biznes prowadzić. Natomiast dlatego zawsze najważniejsza jest, to jest 80% tego, co robimy, to jest nasza energetyka. Tak, czym my emanujemy, jakie jest nasze poczucie własnej wartości, czy my kreujemy z tej przestrzeni obfitości. I teraz ta przestrzeń obfitości nie oznacza, że ja muszę mieć taką sumę na koncie, żeby wychodzić do świata, tylko to jest naprawdę na poziomie energii. Ja mogę być w tym samym miejscu, wychodzić z tym samym produktem, ale z zupełnie innej przestrzeni. I wtedy jest coś takiego, co po prostu robi krz i nagle ludzie to czują. I ja dostaję od was wiadomości, tak? Gdzie czujecie, jak we mnie się coś zmieniło, gdzie czujecie, jak jakiś element odpadł i po prostu, o,
czuję twoją inną energię. Tak jak było właśnie w tamtym roku, o czym będziemy mówiły właśnie też na masterclassie w kontekście kampanii, wtedy jeszcze programu Przebudź się do swojej mocy, tak, która miesiąc kampanii przyniosła nam większy przychód niż cały poprzedni rok. I stały za tym odpowiednie działania intencjonalne, strategiczne, które będziemy Wam pokazywały i całe planowanie właśnie na masterclassie, ale też moja energetyka i to, co potrzebowało się zadziać we mnie, żeby rzeczywiście ta kampania mogła być takim sukcesem, no bo to wszystko jest zawsze razem ze sobą to, współgra. Nie wiem, czy albo inaczej. To, co Ty mówisz, ja rozumiem tak, że możemy coś tworzyć na przykład z myślą, że potrzebuje zarobić na tym na przykład 20 tysięcy i spinać się, ale możemy też tworzyć i promować coś z myślą, że to jest warte 20 tysięcy i więcej, że to, co tworzymy, naprawdę jakby zasługuje na to, żeby zarobić takie albo większe pieniądze. I to, wydaje mi się, robi już bardzo dużą różnicę w naszym podejściu i tej motywacji i energii. I nie wiem, czy to jest to, o co tobie chodzi, ta różnica między przestrzenią braku a obfitością, ale ja to tak dla siebie czuję. Tak. I tutaj też jest właśnie pytanie, czy z pozycji głowy można pomyśleć, że nie jesteśmy w pozycji braku, czy to ciało musi przepracować. I tak, słuchajcie, możemy sobie mówić 100 tysięcy afirmacji, natomiast jeśli nasze ciało, my nie czujemy tej wibracji obfitości tutaj w sobie i na początku to będzie naprawdę nawigowanie, tak łapanie się na tym, okej, czy tu wchodzi gdzieś energia braku. To nie jest tak, że u mnie w ogóle jej nie ma, żeby była jasność, tylko ja uczę się nią nawigować. Jak wchodzi mi jakaś myśl, jakaś przestrzeń, nie wiem, strachu, poczucia, że nie jest wystarczająco, to ją wyłapuję, tak, i uczę się z nią pracować tak, żeby ją wypuścić. Więc dla mnie to potrzebuje się odbyć na przestrzeni też ciała, nie tylko naszego umysłu, bo to jest wibracja, którą my wysyłamy, tak? Jak ja będę sobie wmawiać, ale nie wiem, afirmacje, to, że żyję w obfitości, oczywiście, że to nam pomoże zacząć skupiać się na jakiejś nowej rzeczywistości, natomiast jeśli tego nie zintegrujemy z ciałem, to i tak będziemy wysyłać sprzeczne sygnały i też ludzie będą to czuć, tak? Bo będą czuć jakieś, że tam nie ma integrity i naprawdę teraz, zresztą sami widzicie, czujemy bardzo dużo rzeczy, nie jesteśmy w stanie tego oszukać, chociaż bardzo byśmy chciały czasem, tak, nałożyć jakąś tam maskę, to po prostu to czuć. Czy ktoś to robi z przestrzeni obfitości, ekscytacji, czy z przestrzeni To ty, Kamila, braku. Mówisz o wibracji, a ja powiem dokładnie to samo, tylko z perspektywy neurobiologii i psychologii. Bo nie, ponieważ to, co czujemy, emocje, które odczuwamy, wynikają z ciała. Emocja jest odpowiedzią na fizyczny bodziec. I to może być fizyczny bodziec z zewnątrz albo wewnątrz. Czyli jeżeli chcemy jakąś emocję, na przykład, nie wiem, strach, czy właśnie to poczucie braku, przepracować i przetransformować dalej, to nie po prostu fizycznie nie jesteśmy się w stanie odciąć od ciała, bo to nie są dwie osobne części. Nasz organizm jest całością. To, co się dzieje w umyśle, czy to, co się dzieje w duszy, jakkolwiek sobie to będziemy nazywać, jest powiązane z ciałem w sposób, którego nie jesteśmy w stanie nawet z naukowego poziomu zanegować. Więc tak, możemy to nazywać wibracjami, możemy to nazywać jakkolwiek chcemy, ale taka jest nasza natura, że wszystko, co dzieje się w głowie, przepływa przez ciało. Także na pewno jest to nierozerwalne. Tak, no i tutaj znowu jest taki ten aspekt uziemienia, który no, dla mnie był pułapką, jeśli chodzi o w ogóle sam rozwój duchowy i też już gdzieś tam o tym wspominałam, troszkę inny temat. Natomiast ja na swojej drodze też rozwoju duchowego odcięłam się od ciała, bo myślałam, że tylko wizualizacjami i intencjami będę w stanie swoje życie przetransformować. Oczywiście jest to część narzędzi, z których nadal korzystam. Natomiast wiem, ile rzeczy tak naprawdę no, zrobiłam taki spiritual bypassing i po prostu te rzeczy zakopałam, bo
bo one też działały do jakiegoś stopnia. To nie było tak, że jak ja używałam wizualizacji różnych narzędzi do manifestacji, to że zmiana się nie działa. Ona się działa. Natomiast historia w moim ciele była zupełnie inna i w końcu po prostu to się musiało otworzyć i wydostać. I o tym też jest nasz biznes w przestrzeni tej nowej, do której my was zapraszamy, w tej przestrzeni kobiecej, gdzie słuchamy swojego ciała, słuchamy potrzeb swojego ciała, słuchamy swojej intuicji, a to wszystko jest w naszym ciele. Tak, Kamila tutaj pisze, że cały zapis mamy we wszystkich komórkach i to się zgadza, a wcześniej Donata pytała, jaki jest najlepszy sposób, żeby to przetransformować przez ciało, czy to będzie oddech, czy to będzie taniec, ruch, czy cokolwiek innego, więc ja najpierw tutaj ze swojej perspektywy szybko powiem, zanim Kamila, ty opowiesz o sobie, bo ja znowu wychodzę z perspektywy takiej bardziej, powiedziałabym, twardowiedzowej i mówimy z Kamilą o tym samym, tylko innym językiem, że to jest nieważne, w jaki sposób my do tego dojdziemy. To znaczy dla jednej osoby oddech może być najlepszą formą, żeby skontaktować się z ciałem i osadzić w ciele, dla innej będzie to taniec, dla innej będzie to pójście pobiegać, a inna poczuje się skontaktowana ze swoimi emocjami i odnajdzie taką zdolność do ich przetworzenia podczas na przykład masażu, nie? Albo podczas kąpieli. Więc to jest bardzo indywidualne, ale to, co mi się wydaje pierwszym, najważniejszym krokiem, jest w ogóle poczucie w ciele, gdzie ta emocja, gdzie ten strach się znajduje. Czy to będzie napięcie w barkach, czy to będzie ścisk w brzuchu, czy to będzie jakiś taki ciężar w sercu. Więc tak to wygląda ode mnie, ale specjalistą tutaj jest Kamila, więc już się nie wymądrzam. Opowiedz, jak to wygląda od ciebie. Ja myślę, że dajcie znać, ja myślę, że Karola ma potencjał, już o tym rozmawiałyśmy tutaj na tym zastępować. No, przepraszam, ja właśnie zaczęłam realizować swoje bardzo wielkie marzenie, które było we mnie przez ostatnich 15 lat, czyli zaczęłam studia psychologiczne, więc zamiast faszerować się milionem książek na ten temat, to teraz faszeruję się 2 milionami i mam bardzo dużą potrzebę, żeby się tym dzielić, jak każdy nowicjusz po prostu zajarany tym, co robi. No, także pięknie, bo możemy tak o tych samych rzeczach z innych perspektyw porozmawiać i to jest super. Jeśli chodzi o przetransformowanie, to tak, to co powiedziała Karola, że dla każdego z nas na każdym etapie tak naprawdę będziemy mogły potrzebować czegoś innego, więc to do czego nas Karola wymiata. Więc to do czego nas na ten moment przyciąga intuicyjnie, po prostu zaufajmy i testujmy i sprawdzajmy, bo metod jest mnóstwo, narzędzi jest mnóstwo. Wchodząc nawet we współpracę ze mną, szereg narzędzi, z których ja korzystam, to nie jest jedno narzędzie. To jest oddech, to jest ruch, to jest praca na częściach, to jest praca praca z ciałem, na emocjach, na tym, na przekonaniach, które są zapisane w naszej podświadomości, ale też w irodzie i poprzednich wcieleniach, a może będzie jeszcze inna metoda, która was przyciągnie. Także tego jest tak naprawdę dużo, więc zaufajcie temu, co was przyciąga. Ja te wszystkie metody, które ze mną najbardziej zarezonowały, które mnie najbardziej pomagają, ja je zawsze w pracy łączę, więc dołączając do różnych programów, które ja dla was prowadzę, to zawsze możecie zaczerpnąć właśnie transformacji z tych przestrzeni. Ale u mnie też to wygląda różnie. Czasem czuję, że potrzebuję więcej tańca i być w takiej uważności z oddechem i ruchem i tańcem, a czasem to będzie więcej sesji oddechowych, a czasem to będzie psychoterapia, tak? Nawet nie czasem, tylko no to jest proces, przez który się przechodzi i dla mnie też jest to coś, co bardzo dużo we mnie otwiera i sprowadza mnie cały czas na partner. To właśnie to, o czym mówimy, to są narzędzia, a nie dobierzemy narzędzi, jeśli nie będziemy uważne na to, co tak naprawdę się dzieje, czyli najpierw musimy zacząć zauważać to ciało, tak jak opowiadałaś o tym, że w którymś momencie swojego rozwoju duchowego po prostu się od niego odcięłaś. Prawda jest taka, że większość z nas jest odciętych od swojego ciała i to manifestuje się również w biznesie i w tym, jak my będziemy podejmować decyzje, z jaką energią będziemy wychodzić ze swoimi ofertami i tak dalej. Dopóki po prostu sobie tego nie uświadomimy, no to nie ma znaczenia naprawdę, jaką pracę my potem chcemy z tym wykonać, bo ona będzie pozbawiona tak jakby fundamentu, nie? Mm-hmm. Tak jest.
Tak, jeszcze tutaj chciałam tylko się odnieść, bo powiedziałam o tym, że odcięłam się od ciała, kiedy weszłam w przestrzeń rozwoju duchowego. Tak, i tak naprawdę też odcięcie od ciała największe u mnie powstało, kiedy przeżywałam ja traumatyczne doświadczenia, które zakopałam. I tak naprawdę wchodząc w przestrzeń rozwoju duchowego, osobistego, jeszcze bardziej to zamknęłam, żeby tylko się z tym nie połączyć. Nie? Więc to była dla mnie... No to była moja droga, bo wcześniej nie byłam gotowa, żeby tam zajrzeć i to zobaczyć. Natomiast gdybym tylko została przy pracy z przestrzenią umysłu, no to na pewno nosiłabym sama w sobie bardzo duży ciężar. Więc to tak jeszcze odnośnie pracy z ciałem. Poświadomiony ciężar tak naprawdę, no bo skąd mogła się wziąć jego świadomość, jeśli nie z ciała, nie? Tak, Kamila organizuje najlepsze dyskoteki na swoich programach. To prawda? Się... I love it. Tak, a na żywo są jeszcze lepsze. O tym niedługo. Tutaj pytanie do pani Karoliny, z czym wiąże się tarczyca w świetle biologii, a nasze myśli... To już bardziej do lekarza albo do osteopaty bym się z tym kierowała, ale generalnie każdy gruczoł, a tarczyca jest gruczołem, będzie wpływać, jego praca będzie wpływać na układ nerwowy, bo funkcjonowanie naszego umysłu i zarządzanie naszym ciałem tak naprawdę jest zależne od dwóch układów, czyli nerwowego i dokrewnego, czyli właśnie tutaj w układzie dokrewnym mamy między innymi tarczycę. Także nie będę tutaj wymyślać, jak to będzie wpływać na nasze myśli, ale na pewno jasne jest to, że ponieważ te dwa układy mają bardzo podobne procesy chemiczne i bardzo podobnie działają, no to na pewno to, co się dzieje w ciele, zwłaszcza właśnie w gruczołach, będzie wpływało na to, jak myślimy, co myślimy niejednokrotnie i nawet na naszą taką ogólną energię życiową. Więc tutaj zachęcam do najlepiej skonsultowania się z takim holistycznym lekarzem, czy z osteopatą takim dobrze wyedukowanym, żeby dowiedzieć się więcej na ten temat i jakoś to też odnieść od razu do siebie i do swoich przepływów w ciele. Super. Okej, okay. No dobrze, słuchajcie. Czy macie jakieś pytanka, wracając do tematu biznesowego? Wiedziałyśmy, że tak będzie, nie jest to dla nas niespodzianką. Dokładnie. Okej, okay, tak, będziemy się trzymały tematu biznesowego. O notorycznie zatkanej lewej dziurce od nosa, to chyba byśmy musiały obie doczytać, co to może oznaczać. Tak. Więc tak, dzisiaj sobie rozmawiamy o biznesie, o wychodzeniu ze swoją ofertą do świata. Więc jeśli macie jeszcze jakieś pytanka takie kończące w tym aspekcie, odnośnie też tego, co poruszałyśmy, albo jakie są wasze wyzwania i chciałabyście, żebyśmy jeszcze tutaj przez ostatnie minutki coś zaadresowały, to dawajcie znać. Tak, to nie jest lekko totalnej biologii, dokładnie. Naprawdę. A my z tego miejsca też oczywiście chciałybyśmy was zaprosić na masterclass, który się będzie odbywał w przyszłym tygodniu. Dokładnie za tydzień, w środę. Właśnie w czwartek. Czwartek. To ja bym przyszła w środę i poprowadziłabym go chyba sama. Czwartek. Ja już będę, mam nadzieję, po jet lagu i będziemy się z Karolą z wami łączyły. I to jest też taki wyjątkowy masterclass, bo on się odbywa w programie Biznes Mocy, natomiast to spotkanie otwieramy, dlatego że poczułyśmy, że taka wartość płynie z tego, co wam chcemy powiedzieć i będziemy pracowały na przykładzie właśnie kampanii z zeszłego roku, na takim case study kampanii, która w naszej współpracy była największą ekspansją, która otworzyła po prostu niesamowite drzwi i możliwości i tak naprawdę wzniosła biznes na totalnie nowy poziom. I tam jest szereg rzeczy, które się wydarzyły zarówno energetycznie, jak i z przestrzeni właśnie uziemionej, czyli narzędzi planowania, z których wy będziecie mogły zobaczyć w ogóle, co za tym stało, jaka jest i z jaką intencją, energią my w ogóle też ogólnie do kampanii podchodzimy. I będziecie mogły, i to jest bardzo ważne, wziąć to, co z wami rezonuje
i zacząć tego, to używać i implementować u siebie. Czy to nie jest taki blueprint, że my wam powiemy, słuchajcie, to u nas się sprawdziło, weźcie sobie kopiuj, wklej i to na pewno u was zadziała, bo jesteśmy dalekie od takiego podejścia. Są rzeczy, które tak sprawdzają się i nie tylko u nas, ale też u wielu osób. Natomiast zawsze ważny jest ten element intuicji waszego połączenia z energią i też o tym będziemy więcej na tym masterclassie mówiły. Więc jeśli czujecie, że chciałbyście się właśnie w tej przestrzeni z nami spotkać. Masterclass będzie trwał około 3 godzin i będzie taki naprawdę mięcho. Chcemy się bardzo koncentrować, tak, żeby nie uciekać w dygresję, żeby przekazać wam tak to mięcho, ale myślę, że nie unikniemy też nawiązań do innych jakby aspektów biznesowych. To znaczy, tak jak mówi Kamila, będziemy rozmawiać z wami o konkretnej kampanii, czy będziemy bazować na przykładzie konkretnej kampanii, ale jestem pewna, że pojawią się tam przykłady też takie, co się zmieniło od tej pory w niektórych działaniach być może, albo jak to wygląda teraz, więc ja mam takie poczucie, że to będzie taki bardzo kompleksowy przekrój. Jakby Kamila będzie ogarniała swoją działkę energii, podejścia i takiego mindsetu do tworzenia kampanii jako jej mózg i jako jej serce. Ja wam poopowiadam troszkę więcej o tych kwestiach strategicznych, czyli jakie działania wdrażamy, w jakiej kolejności, jak to wygląda też od strony narzędzi, których używamy. Także jeśli to was interesuje, to myślę, że to będzie naprawdę ekstra spotkanie. A odpowiadając tutaj na pytanie, które się pojawiło, nie będziemy mówić o tym, jak dobrać idealne klientki, ponieważ to jest element, który powinien nastąpić dużo wcześniej niż jakakolwiek kampania sprzedażowa. To powinna być baza dla naszego biznesu. Ta kampania jest czymś wtórnym i potrzebujemy wiedzieć, do kogo się kierujemy, zanim wyjdziemy z tą ofertą do świata. Więc to taka tutaj szybka odpowiedź. Tak, i też pytanie, czy po programie będzie on dostępny na zawsze? Tak, to jest, słuchajcie, na razie niezmiennie, chyba że coś tutaj, jak będzie się coś zmieniało w tym aspekcie, to będę wam dawała znać, natomiast na ten moment funkcjonuje to u mnie w taki sposób, że jak dołączacie do jakiegoś masterclassa czy programu, to dostajecie dostęp forever and ever, więc nawet jak nie jesteście na żywo, to możecie sobie z tego skorzystać, możecie skorzystać sobie z tego wiele razy, bo pewnie to będzie taki masterclass, do którego będziecie chciały wracać i zaglądać sobie jeszcze tam w to, o czym mówiłyśmy, więc to jest masterclass dla wszystkich osób, nawet nie tyle bym powiedziała chyba, jeśli interesuje was to, co jest na backgroundzie się dzieje, bo może być tak, że was to interesuje, natomiast powiedziałabym, że to jest dla wszystkich osób, które chcą wychodzić ze swoją ofertą do świata, chcą wiedzieć, jak osiągać sukces w tym aspekcie. Dlatego, że to nie zawsze musi być tak, że nas to interesuje, ale jest to potrzebne do tego, żeby rzeczywiście te nasze pomysły uziemić i żeby ekspansja w naszym biznesie po prostu mogła nastąpić, żebyście mogły przełożyć to na właśnie swoje działania. Więc tak, tak. Czy macie... Się dalej pojawia dużo pytań o ciało, odczucia w ciele w związku z biznesem, więc zachęcam was do zgłębienia tematu bioenergetyki i być może posięgnięcie po książki Aleksandra Lowena, który całą swoją karierę oparł na połączeniu umysłu i ciała. Bo my tutaj nie jesteśmy też na tyle, myślę, żadna z nas kompetentna, w sensie wykształcona kierunkowo, żeby dawać wam rzetelne rady na ten temat. Tak. O której godzinie zaczynamy? O 19? No, zacznijmy od 19. Okay. Tak, że widzimy się o 19 za tydzień. Więc teraz tak, masterclass, możecie dołączyć do masterclassa o kampanii do piątku w niższej cenie, czyli za, spoglądam sobie na ściągę, bo z moją pamięcią w tym tygodniu jest różnie, czyli za 66 zł zamiast za 1111 i później w sobotę ta cena wzrasta o 222 zł. Możecie też dołączyć w pakiecie
z drugim masterclassem, jeśli chcecie otworzyć swój podcast. Więc możecie do mnie napisać, jeśli jesteście na Instagramie, wiadomość Kampania Mocy, albo pakiet, jeśli chciałobyście link do pakietu, wtedy wam wyślę link, ale też wszystko znajdziecie w linku bio na Instagramie i w sklepie na stronie, także tam możecie dołączać i widzimy się za tydzień na masterclassie o kampanii mocy, a później na początku. I jeśli macie pytania związane z wychodzeniem ze swoją ofertą do świata, na które nam się tutaj nie udało odpowiedzieć, to piszcie je proszę jako komentarze do tego live'a. Kamila go za chwilę opublikuje u siebie, wieczorem będzie na YouTubie, więc wszystko, co wam jeszcze przychodzi, spisujcie tam i będziemy starały się wrócić do was z tymi odpowiedziami, ok? Bo tutaj mamy ograniczony czas. No i nie wszystko nam się udało omówić. Tak jest, więc jeszcze czekajcie, tutaj jest jakieś pytanko. Jak odróżnić działanie ze strachu, a chęcią niesienia pomocy innym i pokazania się im, wczuwać się również przez ciało. Tak, słuchajcie, no to jest znowu już bardzo dużo aspektów, czyli możemy się wczuwać w ciało, patrzeć sobie na przekonania, jakie mamy, być w takiej uważności, spoglądać sobie na to, z jakiej przestrzeni moje działanie płynie i tak naprawdę w takiej szczerości i prawdzie spotkać się z samą sobą. Także tutaj jest na pewno dużo, dużo aspektów, w które możemy zajrzeć. Okej, no dobrze. Myślę, że sobie chyba tutaj postawimy kropkę. Jakby zresztą będzie naprawdę live o zupełnie czymś innym. Więc dajcie znać, z czym wychodzicie, jeśli byłyście tutaj od początku albo przez większość. My was zapraszamy na masterclass, jeśli czujecie wołanie, jeśli chcecie wychodzić ze swoimi ofertami w biznesie, chcecie poznać perspektywę naszą i nasze działania i zarówno od strony energetycznej i mindsetu, ale też narzędzi i strategii. I jest to case study właśnie kampanii, która w tamtym roku przyniosła nam przychód prawie 400 tysięcy, także był to bardzo duży przeskok dla nas i bardzo dużo wiedzy, doświadczenia, lekcji wyciągnęłyśmy i tym będziemy się z wami dzieliły, żebyście mogły też to wdrażać u siebie, to co z wami rezonuje i wziąć tak to, co po prostu poczujecie z tego masterclassa dla siebie. Okej, okay. No dobrze. To ja ci dziękuję z całego serca. Dziewczyny pisały, że wymiatasz. Jak wam się podobało, to myślę, że na masterclassie będzie jeszcze fajnie, super było się tutaj z wami spotkać i ja bardzo czekam na wasze dodatkowe pytania, więc naprawdę jak coś do was przychodzi, to dawajcie znać i widzimy się, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu. Tak jest. Dobrze, to pa, pa, dziękuję raz jeszcze.